dla Polskich Sił Powietrznych. Mam nadzieję, że tak uważa, że przez PZL-ek niepodobające są rozmiary tego śmigłowca. Prawie 6,5 metra średnicy wzrostu. Ponad 19 metrów długości kadłuba i wysokości ponad 5 metrów. Prędkość maksymalna tego to 295 km na godzinę, 630 na pułap, prawie 6000, dokładnie 5800 metrów i polecieć na ponad 2000 km. Taki jest jego zasięg. Masa własna jest spora, bo to prawie 4800 i startowa ponad 11 tysięcy. Chciałbym powiedzieć, że jest to, ten śmigłowiec, tak jak wspomniałem, jest produkowany przez zakłady PZL w Mielcu. Jest to najnowsza wersja międzynarodowa tego śmigłowca. I należy wspomnieć tutaj też o załodze, że za sterami siedzi para doświadczonych pilotów amerykańskich, Michael Hacks, były pilot US Army, wieloletni pilot doświadczalny, szykowski aircraft. Od kilku lat szkolący polskich pilotów w Mielcu. Obok niego jest Wojciech Romańczuk, jeszcze niedawno pilot Sił Powietrznych Rzeczpospolitej. Uczestnik wielu misji, m.in. w Iraku i w Czadzie. Obecnie jeden z trzech polskich pilotów doświadczalnych, testujących śmigłowce w PZL Mielec. Ta wersja śmigłowca produkowana w Mielcu, S-70i Black Hawk, to odpowiednik modelu UH-60M, obecnie najpopularniejszego śmigłowca w Armii Stanów Zjednoczonych. Posiada identyczną, niezwykle wytrzymałą konstrukcję, jest wyposażony w tej samej mocy, nowoczesne silniki General Electric o mocy prawie 2000 każdy. Specjalnie wzmacniana kabina polskiego Black Hawka od najmniejszej części wytwarzana jest w Polsce w mieleckich zakładach. Zapewnia to, wytrzymałość tej kabiny zapewnia pasażerom maksimum bezpieczeństwa w najtrudniejszych, takich ekstremalnych, nieprzewidzianych sytuacjach, warunkach bojowych, czy podczas misji ratunkowych, bądź też humanitarnych. Od czasu uruchomienia produkcji seryjnej w 2010 roku, w Mielcu oczywiście, Black Hawk znalazł nabywców na kilku kontynentach, zyskując zaufanie użytkowników w takich krajach jak Kolumbia, Meksyk, Arabia Saudyjska, czy Australia, Brunei. W 28 krajach na całym świecie to obecnie ponad 3000 Black Hawków. To świadczy o tym, jaka ta maszyna jest popularna, jakim zaufaniem jest darzona przez pilotów, bo to jest też bardzo ważne, że mówi się czasami, że ufam tej maszynie, więc Black Hawk jest w tej grupie. No warto oczywiście wspomnieć, że w ramach współpracy PZL Mielec, Szykowskie Aircraft Corporation, śmigłowce te są w całości produkowane w Polsce. Tak, ja właśnie o tym wspominałem tutaj. Tak wracając do tego, bo jeszcze właśnie do Black Hawka, bo oprócz tej wersji lądowej, którą my możemy sobie w tej chwili oglądać, jest produkowana jego wersja morska Scott, oczywiście nie u nas, ale imponujący jest łączny nalot wszystkich śmigłowców. Jest to ponad 10 milionów godzin, z tego ponad milion, czyli 10% w warunkach bojowych. Takie doświadczenie, zebranie takich opinii o tym śmigłowcu w takich warunkach pozwoliło rozwinąć i zmodernizować wszystkie żywotne, kluczowe interesy tego śmigłowca. Praktycznie warunki bojowe i doświadczenie stworzyły ten śmigłowiec w takiej formie, jakiej go Państwo w tej chwili oglądacie. Zastosowano w nim najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, spełniające wszystkie warunki współczesnego pola walki. Ten manewr, który Państwo obserwowali przed chwilą, takie obroty. Wyobraźcie sobie, co ten śmigłowiec może zrobić na polu walki, kiedy omiata najbliższy horyzont, nie tylko wzrokiem.